Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, no i cóż, widzimy się ponownie w grze Hogwarts Legacy. No i tak, jesteśmy już w klasie profesora Fig, czy Figa, ale zanim pokażę wam co dalej, chciałem wyjść na ekran różdżek. Głównie dlatego, że przez przypadek tworzę tu skrzynkę, która dała taką rękojeść. Równie ładna, co poprzednia, bardzo fajna, jednak mam pozostać przy tej, jakoś tak mi się spodobała, chyba najbardziej z tych na razie dostępnych. No i tak. Mając to wszystko już ze sobą, przed sobą, będąc gotowym do spalenia biblioteki, idziemy do profesora, po to by rozpocząć kolejną misję. No i cóż, zobaczymy co on tam od nas będzie oczekiwał. Tak bardziej dokładnie. Dobra. Widzę, że musiałem usiąść na podłodze, żeby teraz wstać i z nim pogadać. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule. Your schedule will wait indefinitely, as will your student. Oj, co się z nim tak? After all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Nie, dobrze się dzieje. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor, we have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Okej, muszę czekać i tym podobne, a nagle tutaj porozmawiać z Sebastianem, jak gdyby nigdy nic. No cóż, wybacz profesorze, wygląda na to, że tym razem będę musiał bez ciebie chyba to zrobić. Nieważne czego chce, czy nie. W dół. Dobrze. Dobrze. Okej, na szczęście Rebellion tutaj nie dzwoni, więc nawet jeśli coś byłoby tu jeszcze do odkrycia, to nie będzie to aż taka masakra jak z tymi innymi rzeczami. O, przy okazji... Lumos. Przecież ja pamiętam, gdzie to było. Wiecie, wydaje mi się, że to będzie tam gdzieś na dole, najprędzej. Ale nadal. Wszystko będzie znaleźć to jedno dokładne miejsce dla tej ćmy. A... też może tutaj? Dobra, dobra. Z chęcią pomogę, ale to za chwilę. Najpierw jeszcze tutaj Rebellion. O, mamy kolejną kartkę. Portret... Iliusa. Czegoś tak. Obraz ten przedstawia portret młodego czardzieja, sieroty Iliusa, który ocalił całą wieś przed armią dementorów i czarnoksiężnikiem Chidanem, rysując mi się go patronusa. Rzucając, okej. Okay. Ciekawe. Gorzej tylko, że to niestety nie tutaj. Gdziekolwiek jest tamto miejsce, będę musiał poszukać trochę dokładniej. Powinien pogadać też ze Sebastianem odnośnie tego zadania głównego. Też oczywiście zrobimy zaraz, tylko no jak już jestem, powiedzmy, przy elemencie, którym pokazuje takie coś, warto byłoby tego poszukać. Okej, jakiś obraz przy słupach i oknie przy takim jakby łuku. Okej. Dokładnego miejsca raczej tak łatwo nie znajdę. Ale no. Będę się rozglądał teraz, jak już bardziej kojarzę to wszystko. A teraz, dobra, zobaczymy, co powie na to Sebastian. There you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? A.
Czy mówić mu prawdę, czy nie? Może to być ryzykowne, ale jeśli chcę go prosić o pomoc z księgami zakazanymi, no, wypadałoby chyba być szczerym. Seems he's working with Ranrok, and Ranrok is after something I found at Gringotts. Ranrok? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey. A portkey? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Dobrze. Niech więc tak będzie. Będziemy się skradać. Taki, chociaż nie powinniśmy. A, na czerwono się świeci, więc chyba to jest jakiś niebezpieczny teren. Nieprzyjazny. See there? That's the door we need to reach. No, oczywiście. Byłem tam już kilka razy. Prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Okay. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Okay, czyli nowy czar. Zaklęcie kameleona. Okay, dobra. No to lecimy. Dobra, dawaj to. Dawaj to. To co, chyba przypisać sobie? A no oczywiście. A to w tej sytuacji zamiast Lumos to weźmiemy. Okej, okay, użyj zaklęcia Kamelona, by unikać wykrycia w niedozwolonych miejscach. Wszyscy przeciwnicy wyczują, a następnie zaczną badać podejrzane zachowanie. Złapanie przez autorytet zakończy się natychmiastowym niepowodzeniem misji. Okej. Okay. Da się im zrobić jakiegoś tutaj Petrificusa Totalusa? Fajnie by było, ale... Nie. Nie można. Okej. Okay. O nie. Czyżby mi zauważyć? Na szczęście chyba nie. A nie będę ruszał fontanny, bez przesady. A nie, no nie udało się. Bardzo szybko się nie udało. Zresztą, że się tu mam stać, to jak mam przejść? Bo to jest takie zastanawiające, jeśli tutaj będzie ta dwójka stała, no to jak mam przejść przez te drzwi? Kiedy konkretnie te drzwi mam chyba ruszyć? Chyba, że jestem głupi i mogę tam tymi drugimi też. Aha, fontanna się rusza i nikt sobie z tym nic nie robi. No cóż. No cóż. Dobra, tam teraz przechodzą. Można się przekraść. I to, że drzwi się tutaj otworzyły, to oczywiście już nikogo nie obchodzi. Nie, to jest totalnie normalne. Nie szybko, Zarego. Told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section.
czego nam klucz, albo dobry pomysł. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Nie rozumiem, co dalej. Is someone there? Is that you, Peeves? Okej. Dziwna sprawa. Bardzo. Okej. Mhm. Okej. Chyba się udało. Jakimś cudem. To jest zaskakujące, patrząc na to, że nie umiem w skradanki i tym podobne rzeczy. Ale dobra, fajnie. Czy nikt nie zda sobie sprawy z tego, że tutaj weszliśmy, że to jest otwarte? Nie. Dobra, to nie jest ta. Taka na widoku. Nie, skądże znowu. Okej. Okay. To w takim wypadku skrzynka tutaj. Szalik leśnego. Z leśnego bluszczu. Okej. Okay. Ja wiem, że nie powinienem się takimi głupotami przejmować, ale no. Muszę po prostu. Ofensywa 30 zamiast na 100. Oczywiście, że wezmę. Okej. Okay. No i idziemy dalej. Chyba podczas tej misji nie są w stanie karty Krewelii odkrywać. A przynajmniej tak to wszystko sugeruję, patrząc na to, że tak nic mi nie dzwoniło w miejscu, w którym wcześniej dzwoniło bardzo dużo. Okej. Okay. Teraz ty mówicie! Ghost, don't let her see you. Okej. Okej. Podoba mi się to. Już będzie mnie widzieć, niestety. Dobra, udało się. Jestem mistrzem bycia skrytym. Okej, mówisz, że nie trzeba, co? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to research about that right now. Let's focus on what you're after. Okej, okay. Poważna sprawa. Ale tak, za czerwone księgi. Jeśli tylko można najpierw unikać tych książek. Nie tyle ze względu na ich tendencję do wyrwania z rąk czytającym, ale dlatego, że ich treść to spektakularna paplanina, pozbawiona jakiejkolwiek wartości edukacyjnej. Okej. Okay. You're being awfully cryptic. Nie tak, że chcę, Sebastianie, to jest... Prędzej to, że po prostu... Sam do końca wiem, co to miałoby być. Okej. Okay. Przy okazji... Skrzynia z okiem. Okej. Okay. Te głupie skrzynie, które mi tak wkurzały. Nagle nabrał dużo większego sensu. Okej, ja swojego znowu jestem posążek taki. Może jednak to były zwykłe zdoby? No cóż, bardzo możliwe.
Jak czy inaczej, czy muszę się skradać, czy nie? Jestem pewien. Nie jestem innej rzeczy. Dodatkowa kartka zawsze się przyda. CA, kolejna kartka. Czy więcej coś tutaj widzę? Chwilowo bym powiedział, że nie. Podzą, że jest skrzynka. Zawiasy ciemno-szare. Okej. Okay. Naruszkę kolejna. Muszę to zobaczyć po prostu. Czy będzie ładniejsza od tej? Nie, jakoś ta jedna mi najbardziej podpasowała. Początkowo mówiłem, że nie pasuje do tej różdżki, ale jednak. Jednak pasuje, dobra. A zamiast może podpalania wezmę takie rzeczy. Aha, oczywiście, muszą być problemy. Będą problemy. Blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Oczywiście. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Reparo. Okay. Czyli nie mogłem tego rzucić wcześniej, bo irytek. A teraz nagle będę mógł, no. Szkoda, że tak to musiało wyjść, ale okej. Okay. Idziemy dalej. Cokolwiek tu idziemy. Idziemy dalej. Są taką 17 minut odcinka. Wydawało mi się, że jestem tutaj już trochę... najlepiej powiedzieć... dłużej? Ale cóż, może się myliłem. A, oczywiście. Ale zanim to wszystko, to jeszcze tutaj mamy coś takiego. Chyba nic więcej nie ma. Okej. Okay. No tak, ślady starożytnej magii. Zanim je takie nakliknę, mamy ważniejszą sprawę, jaką jest odmiana rękawiczek na lepsze. Ma dwa punkty, bo to dwa punkty, ale nadal. Okej. Okay. Niech będą. Nowe, świeże. Okej. Okay. Poważna sprawa się tu dzieje. Co ciekawe, ale dobra. Jak mamy iść, no to idziemy. Odkrywamy tajemnice wszechświata. Czy coś? Okej, okay, tam niczego nie ma. A tutaj mamy skrzynkę, którą mogę otworzyć. Co znowu tu z jakieś potężne rzeczy dostaniemy? Zdobione czarno-brązowe rękawiczki. Chyba zupełnie takie, jakie miałem wcześniej. Które są teraz jeszcze lepsze o 4 punkty. Okej. Okay. Gra po prostu chce, żebym został w tych rękawicach. Dzięki ci, gro. Nie, żeby to miało dla mnie wielkie znaczenie, ale dobra. Teraz tu mamy... Ateneum. Okej. Okay. Wchodzimy. I jest osobno wczytywanie. Okej. Okay. Pierwszy ekran wczytywania, taki prawdziwy między lokacjami, a nie między misjami. I... Chciałem się ostrzelić? Tak. Dobrze. Dobrze. Ciekawe, co się w ogóle będzie działo, bo taka... No... Poważnie się wydaje ta komnata. Aha! Oczywiście. I co tu mamy? Zmysł zaklęć. Okej, jakieś potężne ataki tutaj zrobiłem. Nie wiem, jaki był ich sens, ale dostałem za to achievementa, więc pozwólcie, że tylko że szybko zobaczę. Oczywiście, że to magię po raz pierwszy. Tak jakby... No nie po raz pierwszy, bo... Przecież robiłem to już ten, przeciwko trollom. Okej, dostałem obrażenie, to poważne. Okej.
Dobra. Jest niebezpiecznie. Jestem papierem. Tak jak to też słyszałem niedawno od Helgi. Ale tak. Twoja zdolność do żadnej magii kulmuje się dzięki udanym atakom odnoszeniu obrażeń. Okej. Okay. Przerwana kombinacja z najmniej 10 trafień rozpocznie generowanie dodowań starożytnej magii. Zbieranie ich znacznie w pełni dziennik starożytnej magii zregeneruje małą część zdrowia. Okej. Okay. Nie do końca rozumiem, o co chodzi, ale tak. Zapełni się co najmniej jeden segment. Możesz użyć potężnego zaklęcia, które zadaje wysokie obrażenie i przebija zaklęcia tarczy. 10x zobaczysz przypowiedź na głowę. Okej. Okay. To wcale nie tak, że no, jak to się nazywa. Zrobiłem to znowu, zanim mnie nauczyliście. A cóż. Ale tak. A swoją drogą widzę, że tutaj się też postać nam regeneruje sama. O, będzie wróg. Kreacja zaktualizowana. Zaktualizowana. Warcista myśl odsiewni. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Cokolwiek się tutaj dzieje, dlaczegokolwiek by się tu miało dziać. A coś tutaj mamy. Nie co? I tutaj. Ciekawe tam. I też były rzeczy. To może w sumie oznaczać mniej więcej tyle, że. Ja bym powiedział, że tak, że tam też coś będzie do zrobienia, ale. Najwidoczniej. Nie tyle będzie coś do zrobienia, co raczej w tym przypadku oznacza to tylko i wyłącznie tyle, że. Prawdopodobnie będę miał okazję tutaj jeszcze łazić częściej, z jakiegoś powodu. Ale tak, na razie jeszcze nie przyjmujmy. Też, może to znaczy, że po prostu jest sposób na wyjście tutaj. To jest po prostu sposób na powrót. A Revelio niestety nie pokazuje niczego więcej w kwestii tamtej skrzyni. Chyba, że... Nie, oczywiście, to byłoby zbyt proste. Gdybym tak prosto mógł sobie uczył zwykłych zaklęć w skrzynię przywołać do siebie. Jakkolwiek będzie można się do niej dostać, trzeba jeszcze się nad tym mocno pozastanawiać. I pewnie wrócić tu jeszcze kiedy indziej. Albo mi to przepadnie po prostu i tyle, niestety. Ciekawa sprawa. Dopiero teraz zaczynam myśleć, dokąd to prowadzi. Podobne. Nearly there. Best keep my wits about me. Okej, czyli w ten sposób trzeba było zrobić. Sprytne, sprytne. Nie zaprzeczę. I dwie skrzynki, oczywiście, że otworzę. Urocza peleryna domu i tradycyjna szkolna peleryna. Obie są teoretycznie potencjalnie lepsze niż to, co mam. Uracza peleryna dom być potężna, a tradycyjna szkolna lepsza niż to, co mam obecnie, więc no tak, po prostu to weźmy. Ciekawe tutaj wymagany jest poziom 13. A i tak, tradycyjna peleryna jest inna niż to, co nosiłem wcześniej. Okay. Okej. Zauważyłem tych dwóch wcześniej, fajnie. Okej, i to jest piękne. Jak można tak szybko ich po prostu eliminować. Dzięki takim żółtom. Dobra, dobra, tak, oczywiście. Nie ten przycisk, oczywiście. Klikłem, co chciałem. Co mogło się skończyć zabójczo dla mojej postaci. Na szczęście się nie skończyło zabójczo. Ale mogło. Tak, ponownie. Eliksir wigenowy. Dobrze. Także tej magii jednak na razie nie chcę używać. Chociaż dobra, co mi szkodzi.
Może i powinienem częściej nawet się bawić w tą starożytną magię i tym podobne rzeczy. Ona się regeneruje przez słonie robienie kombinacji ciosów, więc... Ja, to chyba był dobry pomysł. Revelio, czy coś pomijam, czy nie? Oby nie, jeśli okaże się, że tam coś pominam, jednak to będę trochę poirytowany, delikatnie mówiąc, ale... Prawda jest taka, że nie wiem, jak miałbym się do tamtej skrzyni dostać. Księga wlała wspomnienie i znikła. No dobra. Moim zdaniem księgi tak się nie powinny zachowywać, ale niech ci będzie, Hogwart. Ja tam się nie znam na waszych magicznych sztuczkach i książkach czarodziejskich. Okej. Okay. Dało się coś niedobrego, czy jak? Chyba? Już nie tyle co niedobrego, ale widząc jakąś wioskę i coś jeszcze. Ale tak, chyba tu jest jakieś właśnie taka biedota, nieszczęście i tym podobne. Okej. Ani słowa, ale już jestem w stanie zrozumieć wszystko. Po prostu wow. 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 Oh. Okej. Okay. Czyli to jest prawdziwa moc z całej starożytnej magii. Cudowna moc. Bardzo potężna. A też cudowna. Kurczę. Taka moc jest naprawdę niesamowita, ale też no, może być niebezpieczna. Da się też odwrotność tego wszystkiego zrobić. Headmistrz Fitzgerald, profesor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Okay. Professor Rookwood, Professor McCaw, we understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. Rookwood. I am. Okay. I am glad, especially in light of your unusual situation, starting as a fifth year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I have never heard of another. Oh, cholera. Miss Morganach. When we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. Yeah, what? And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if wow. I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train wow. you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Okej. Mam nadzieję, że nie pominę tej skrzynki, bo jeśli tak, to się wkurzę. Sebastian. S-
sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly, detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Okay. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Jego by o nim nie mówić, jeśli chodzi o jego pomysł na nielegalne kluby. Jest to nadal co najmniej dobry przyjaciel. Choć chodzi o samo to miejsce, jestem w stanie tutaj wrócić, co ciekawe. Z tego też powodu może warto byłoby pomyśleć o tym, żebym tu poszedł od razu jeszcze raz. Wrócił tam i zobaczył, czy jestem w stanie jakąś tam skrzynkę nadgonić, odzyskać. Jeśli nie, to będę wkurzony, żeby tam się to powtarzać, bo nie odpuszczę sobie tej jednej skrzyni. Jeśli natomiast nie będę musiał się męczyć, powtarzać całej tej rozgrywki, tej misji, jestem w stanie tak po prostu pójść tu jeszcze raz, no to w takim wypadku a po prostu będę musiał tu przyjść i gonić. Ale dobra, z tego co widzę, chyba będziemy w stanie odzyskać tę skrzynię bezproblemowo. Oczywiście, że tu pójdę jeszcze raz. Nawet jeśli tylko po to, żeby przekonać się, że nie jestem w stanie jej uzyskać. Ale no, wszędzie będę spokojny. Że tak. Ta skrzynia jest do odzyskania. Raz, dwa, szybko. Na szczęście posągów tutaj przynajmniej tym razem nie ma. Revelio. Standardowo. A, chyba, że mam teorię, jak może tą skrzynię będzie dało się zdobyć. W sensie to jest mój dziwny pomysł. Nie wiem, ile będzie w tym prawdy. Ale uwaga, co jeśli trzeba aktywować, jakby to jest wykreślić, oba przyciski naraz? Nie, jednak nie. Nie ten znowu nie ten czar. Kurczę. Będzie mi to męczyć. Chciałbym powiedzieć wam, że nie będzie, no ale niestety to jestem ja. Jeśli tego nie znajdę, wątpię, żebym mógł spokojnie zająć się innymi sprawami. Dobra, no swobodnie celowanie, okej, okay, dzięki, ale nie potrzebuję tej podpowiedzi. Więc no może dajcie mi chwilę po prostu, żebym sobie pomyślał, jak to zrobić, po czym widzimy się już profesora Figa. Znalazłem rozwiązanie. Okazało się bardziej oczywiste niż żebym się spodziewał, więc tak, mamy skrzynkę. Z szalikiem, który jest słabszy niż ten nasz. Okej. Okay. I cóż, mogłem powiedzieć, że próbowałem tu przychodzić jeszcze raz i tym podobne. I tak nic nie znalazłem, ale okej. Okay. No ale tak chciałem powiedzieć, że właśnie chciałem się poddawać, ale w końcu znalazłem przez przypadek. No i przy okazji tutaj jeszcze taka ciekawa sprawa, że właśnie pominęliśmy jeszcze drugą skrzynkę, którą tutaj teraz wracając zobaczyłem. No dobra, nie mogliśmy się teleportować stamtąd. Na nieszczęście. Na całe szczęście teraz, tym razem już jesteśmy. Możemy tu być. Wszystko się udało. No i tak, moglibyśmy iść dalej, robić nowe rzeczy, ale zanim to wszystko, to muszę zobaczyć, czy mam coś lepszego. Nie? Odpiżamy. Na całe szczęście, tak. Dobrze, bo mi się ta piżama już trochę znudziła. No, ale dobra. Do profesora Figa, do jego klasy. Czy to trudne, czy nie?
Raczej nie mam tutaj dosłownie. Klasa zaklęć, klasa profesora Figa. Ciekawe w ogóle, czego nauczę. Bo nie kojarzę, żeby to było po prostu gdzieś przedstawiane, tłumaczone. Może było, może nie, ja się nie będę kłócił. Bardziej chodzi o sam fakt, że po prostu nie jestem pewien. Ale dobra, możemy iść. I co my tu mamy? Kolejna misja. No dobra, 35 minuta odcinka. Nie powinienem, ale czemu nie? Zrobię to. Księgi i perpetie. Okay. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Okay. Professor Sharp, jakiś... I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Okej, okay. Okej. Okay. Teraz okrzyczeć nie powinienem. Wait, you accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Okej. Okay. Dziwne, że nas nie ochronił tak bardziej o to wszystko. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why we're here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw two more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and three other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a fifth year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. No, może wyjaśni, a może nie. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. A co powiesz? Chciałbym wiedzieć. Tell them about Mr. Osric's death. I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrok, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. No dobra, niech tak będzie. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spell casting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Mhm. Oczywiście. 13 poziom, jakże wspaniale. I co my tu mamy jeszcze? Jakieś nowe nagrody? Tego nie mamy, ale za to legendarna zbroja? Czy co? I co, zbroję będę nosił? Nie wiem co o tym myśleć. No ale okej. Okay. Mam nową pelernę. W sumie co teraz dalej możemy zrobić? Bo tak trochę nie wiem. Mamy misji głównych. Nie mamy... Albo mi się wydaje, albo teraz jest... Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Ja, chciałem powiedzieć, że nic nie ma, ale jednak jest. It's time to prove your dueling metal and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands.
Also, the training dummy is still available. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Okej. Okay. Już co się dzieje? Nati właśnie wysłała ci wiadomość swoją pocztą, prosząc o spotkanie w Dolnym Hogsfield. Okej. Okay. Nie chcę tam jeszcze iść, chcę zająć się też innymi sprawami. Mapa świata, aby ją otworzyć, okej. Okay. Mapa świata, większość mapy jest pokryta mgłą, którego czynicza to, co możesz zobaczyć, okej. Okay. Wioski są małymi społecznościami rozsianymi po świecie, okej. Okay. To jest wioska w Dolny Hogsfield. W wioskach możesz odkryć nowych sprzedawców, płomienie fił, misje poboczne i przedmioty kolekcjonerskie. Okej. Okay. Oczywiście, że tam pójdziemy, ale tak, w miarę eksploracji mapy będzie znikać będzie mgła, odsłonią się w miejsce, tak, oczywiście. Nie to chciałem, ale dobra, może być. Magny poziom... Jeszcze z Ugandu. Magny poziom 4, ja mam 13. Okej. Okay. Zdjęcia z zielarstwa. Zadanie profesor Hackert. Okej, ja tylko przeciwnika... wykonując przewroty. Okej. Okay. I wypróbuj incendię przeciwko kilku wrogom. Okej. Okay. Dobra. W takim wypadku, na zakończenie dzisiejszego spotkania idziemy na trening kombinacji, no i na różdżki, na skrzyżowanie różdżek. Nie J, M, mapa, M jak mapa. To jest tam, gdzie zawsze, to przekłada się na to, że tutaj, okej. Okay. Dobrze. Będziemy mogli podpalać uczniów, jakkolwiek brutalnie by to nie brzmiało. Co ciekawe, jeszcze nie nauczył nas nikt tego korzystać z Petrificus Totalus. To jest trochę smutne, ale tak. Najpierw oczywiście zajmiemy się manekinem ćwiczebnym. Później dopiero. Właściwą, jak to się nazywa, walką. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Oczywiście, że tak. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you oczywiście. Stop practicing before you finish all of them, let me know. Nie wiem tylko, czy nie będzie wymagało to ode mnie wyciągnięcia innych zaklęć, jak na przykład to. Okej. Okay. Okej, okay, pierwsza runda zadziałała. Świetnie. Okej, okay. Co z nas będzie? Levioso 3, Axio i coś jeszcze. Okej, okay, też nie jest trudno. Okej. Cooldowny mam trochę za długie, ale tak, da radę zrobić. Fajne kombinacje, można tu się bawić. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Okay. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed ones. Other duelists had better beware. Dobra. Kolejna rzecz zrobiona. Is the final round of cross ones ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Oczywiście, że tak. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Tym razem wezmę Sebastiana. Yes, Sebastian. Then let's get started. Dobra. I pewnie będzie informacja, uwaga. A nie będzie informacji o niczym. Pana 4, no proszę, bez przesady. Okej, okay, czerwone tarcze. Co? Nie chciałem właśnie tego, powiedzmy sobie, psuć. Incendio.
Porażka? Okej, nie wiem, co tu się stało, że jest porażka. Ale nie ukrywam, w tych pojedynkach trochę się tak... Nie był ukrywał, trochę się mylę w tym wszystkim. Przez to jakiś chaos, to że często nie widzę. A to mogę szczerze wam powiedzieć, nie widzę, po prostu oznaczenie, że powinienem rzucać już zaklęcia ochronne. Proszę, na przykład widziałem, ale mimo moich prób, po prostu, no, po prostu mimo moich prób, nic nie zadziałało. Okej, wygląda jakby mi tak nic nie mógł zrobić. Czy ja zepsułem grę? Okej, rzuciłem pudełkiem. I dzięki temu udało się wygrać. No za drugim razem, co ciekawe. I nie wiem, czy mi się tak po prostu aż tak plącze, czy co. Szczęścia to zaszczyt, dopiero się rozkręcam. Powiedziałbym, że był szczęście. You wouldn't have got this far on luck alone. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Nie wiem, czy nic zaskuje. No taka prawda, ale no. I'm flattered, but I don't deserve such an honor. Come now, you're the undisputed winner. You should revel in your accomplishment. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Hmm. No cóż. O, zaktualizowana misja. O, coś. Nie wiem, co tam było, ale tak. Ogólnie zaktualizowana misja. O, i można z kimś pogadać jeszcze? Dobra, co by było, nie było. Zobaczmy. Okej, czyli teraz muszę unikać ataków tylko i wyłącznie przy użyciu przywrotów. Da radę. Ewentualnie też mogę iść na inne lekcje. Tylko chcę. Oczywiście, że chcę. Ale może nie teraz. A z takich rzeczy, co to są ważniejsze, zobaczmy, czy mamy tutaj coś nowego do odebrania. Co ciekawe, nie. No cóż. Ale na pewno jakieś nowe rzeczy były, ogólnie mówiąc. Wrogowie mamy, jak na razie, wartownika jednego, warciste i trolle w zbroi. Ciekawe, gdzie ich niby tu 67. No dobra. Jeśli chodzi o ubrania, widzę, że no, kolekcja ładnie się poszerza. Za wyzwania. Coś innego jest? Jest za misję. Odzienie mistrza skrzyżowanych różyk. Mhm. Jej, okej. Z tego co się orientuję, chyba nie będzie, nie ma problemów z tym, żeby chodzić w własnych ubraniach w Hogwarcie. Tych długich to są sensowne ubrania, nie jakieś szaty mrocznej magii. Więc, kto wie, może nawet się przebierzemy w coś takiego? Bo ubranie wydaje się być nawet. Tylko najpierw ważniejsza sprawa, nie mam czego, jeśli chodzi o lepsze statystyki. Ubranie, ten całe, mistrza różyczek. Wszystko ten, jak to się nazywa, płaszcz sobie zniknąć. Mhm. Nawet fajne. Mam jakiegoś lepszego szelika, który by pasował do tego? Powiedzmy, że niestety nie, więc... No, teraz tak byśmy się prezentować, tylko... Kwestia rękawic, czy mam jakieś bardziej dopasowane? Co najwyżej te, chociaż też tak nie za bardzo. Co? Możemy chodzić tym razem w taki sposób. Ja się wszyscy zazwyczaj tu chodzą w szatach. To jest zastanawiające. Z jednej strony no, zrozumiałe i
w ogóle, a z drugiej... Różnie dobrze mogliby chodzić w swoich jakichś zwykłych ubraniach. Ja na pewno przez jakiś czas przynajmniej pochodzę w tym, bo... No... Najprościej we świecie mi się to podoba. A teraz tak, 50 minut, więc zdecydowanie pora kończyć epizoda. A na zakończenie właśnie, jak widać, też mamy właśnie piękne, jakże kolejne spotkanie z karteczką. Studnia czterech zwierząt. Szkolna legenda głosi, że jakiekolwiek życzenie wypowiedziane przy studni czterech zwierząt, niezależnie czy w pobliżu Testrala, Gryfa, Chimery czy Hipogryfa, spełni się każdemu, kto zdobył zaufanie któregokolwiek z czwórki. Okej. Ciekawe, ciekawe. I... Swoją drogą, czy nie miałem jakiejś jeszcze lepszej rzeczy, która wymagała właśnie 13 poziomu? Nie. Może by się wydawało. Ale tak, wolę to jeszcze po prostu sprawdzić, póki pamiętam o tym wszystkim. A nie, jednak miałem. Urocza pederna domu. Okej. A że kiedyś ją będziemy nosić znowu, tak żeby było widać. Na razie, jak mówię, chcę się po prostu zaprezentować w tym jakże wspaniałym stroju. Mistrza pojedynków. Co z tego, że przypadkowo to udało mi się zdobyć. Bardzo ciekawe, bez wszystkich wyzwań w skrzyżowanych różdżkach, czyli co, już więcej tego nie będzie? No cóż. Dobra, nie starczy już naprawdę tego mojego rozmyślania i przeklikiwania wszystkiego. To dosłownie, szczerze, bez żadnego ale, czy jakichś drugorzędnych kwestii, tyle. I cóż, następny odcinek, prawdopodobnie postaram się załatwić różne inne tam sprawy potrzebne, żeby... Ozdobywać tam zaklęcia, tym podobne, jakieś takie spokojniejsze zajęcia z zielarstwa, tym podobne, możemy zostawić na później. Przy czym, tak tutaj jeszcze mogę powiedzieć, że chciałbym później by skończyć Hogsmeade, ale nie wiem, czy jest to najlepszy pomysł, żeby kończyć teraz Hogsmeade, kiedy teoretycznie jeszcze wielu zaklęć nie posiadam. Ale tak, jeszcze się pomyśli, więc no, to tyle, trzymajcie się i hej.